podawanie RAM-u łącznie wirtualnego i prawdziwego to jest jak podawanie płacy brutto czy długości, przepraszam, siusiaka razem z kręgosłupem. Znaczy, robił zdjęcia naleśników i też wychodził księżyc. Ale to jest jedna z nielicznych rzeczy, która naprawdę udała się w tym kraju. Cześć, dzisiaj to chyba nie Cześć. będzie tygodniówki, bo w zasadzie nie bardzo jest o czym mówić tak naprawdę, ale spróbujemy coś z tego wyciągnąć. Zaczynaj. Vivo IQOO Z7i. Takie Vivo, co to musiałem Dimensity nowego, zdaje się, dodać do katalogu, bo Dimensity 6020 chyba jeszcze nie mieliśmy. Nie, nie, jest nowy procek, a poza tym to telefon nudny jak flaki z olejem. Biedny i nudny, to prawda, bo no co, no 6,5-calowy ekran może się komuś spodobać, bo to na dzisiaj kompakt jak zwykle, tak? Jest sporo wyboru pamięci RAM, jest jedna tylko pamięć flash bez 128 giga, ale RAM zróżnicowali ze względu na różne progi cenowe, można sobie po prostu powybierać od najtańszego z 4 giga do najdroższego z 8 giga. Aparaty biedniutkie z najniższej półki, trzynastka jako główny, 5000 mAh, 15 W ładowanie. Nie ma w zasadzie o czym wspominać, tym bardziej, że premiera w Chinach. Tak, ten poszedł na Chiny, natomiast bliżej nas, chociaż nadal dosyć daleko, bo w Indiach pokazał się główny model tej serii Z7, czyli po prostu IQ Z7 z dopiskiem 5G. Też nudnawy, ale dużo, dużo lepszy ten telefon jest, bo chociażby dostała AMOLEDowy ekran, 6,3 cala, więc maluteńki, jak na dziś, z 90 Hz, więc jest całkiem fajny ten wyświetlacz. Fajny jest również aparat główny w tym telefonie, ponieważ to jest 64 w dodatku z optyczną stabilizacją, więc tu No, pojechali. to jest coś. To jest Tak, coś. do tego dali całkiem przyzwoitą baterię 5000 z 44-watowym ładowaniem i to chyba koniec szału, bo reszta to już jest zwyczajna. Dimensity 930, 16 do selfie, dodatkowa dwójka na Słuchaj, prawo. jakby się tak zastanawiać, to w zasadzie nie ma co się zastanawiać, czy siódemkę, czy Nie, Z7 i no to Z7 oczywiście, no. zdecydowanie Z7, no absolutnie, aczkolwiek, chociaż wcale nie jest taki droższy, bo tamten wychodzi, przeliczając juanów, tak w granicach 800 bodajże złotych maksymalnie, natomiast Z7 w Indiach, czyli przeliczając z rupii, kosztuje trochę ponad 1000, poniżej 1100, więc wybór jest po prostu prosty. Bardzo prosty, Ja bo nadal i nie widzę. ładowanie, i AMOLED, i dla tych, co lubią kompaktowe ekrany, to jeszcze fajniejszy ekran. Ale mi Fajna się nie rzecz. chciało sprowadzać takiego telefonu z Chin czy z Indii. Serio. Bo No tak, takie no bo u nas są. średniaki to są u nas też. No, jak sprowadzaj to coś takiego, czego u nas nie ma, nigdy nie będzie, jest nietypowe, oryginalne, odjechane i tak dalej. Ja powiem o czymś, czego na pewno nie O. sprowadzać. Na pewno nie sprowadzać Realme C33 w wersji Nie. 2023. Jest Nie, to po prostu. telefon, który najwyraźniej święci triumfy na Dalekim Wschodzie, dlatego że to już jest trzecia odsłona tego telefonu, jeżeli dobrze kojarzę. I A ciągle taka w sama. środku jest ciągle ten sam Unisoc. W środku pamięć troszkę zmienili, bo wcześniej była jeszcze wersja z 3 giga RAM-u, teraz jest 4 i 64 128. Nie brać, omijać z daleka. Nie, Omijać z daleka po prostu. nie, nie, w ogóle no way, w życiu, w I życiu. kolejny, słuchaj, klon, kolejna powtórka z rozrywki to jest w Chinach Tianji A41 Pro. Łomatko, co to jest? Chińczycy, słuchaj, wzięli ZTE Axona 40 Pro O! i stwierdzili, że zrobią telefon biznesowy bardziej z niego. W związku z tym zmienili oprogramowanie, nie zmienili sprzętu, bo to i tak jest dobry całkiem smartfon, i No. wyrzucili na rynek wyłącznie chiński. Zresztą nazwa o tym mówi, takie Tianji to u nas nikomu nic, tak? W związku z tym tylko na Chiny właściwie. Ja tylko przypomnę, że tam AMOLED 140 Hz, że 108 megapikseli aparat, 66-watowe ładowanie, tyle. Ale to jest dokładnie to samo, co Axon 40 Pro. Jak to ma być dla chińskich biznesmenów, to co oni tam w sofcie zrobili? Dołożyli więcej oprogramowania szpiegującego, czy co? Ja podejrzewam, że wrzucili coś, co jest po prostu niezbędnie przydatne chińskiemu biznesmenowi, i na tym zakończmy. Tak, nie druszmy Natomiast tematu. zostały właściwie same duperelki, które są tak średnio warte uwagi. No Chyba, że mów. na zasadzie ciekawostki.
taki opowiadaj. TCL-406, który właściwie nie wiadomo dla kogo jest. Dla nikogo, dla No wroga. więc właśnie w wersji single i dual SIM nawet jest, także można sobie wybrać. W środku buczy i gra pod maską Helio G25. I do tego jest gigantyczne 3 giga RAMu i 32 giga pamięci flash. Rany, dla kogo ten smartfon? Czy to w ogóle jeszcze jest smartfon przy dzisiejszym oprogramowaniu, które po prostu żyłuje bebechy smartfona w sposób niesamowity? Kto tego używa? Po co w ogóle coś takiego wypuszczają producenci? Natomiast, słuchaj, niezwykle przydatny z kolei się wydaje Unihertz nowy. Nie wiem, czy go widziałeś. A, no jest przydatny, można na przykład rzucić nim w kogoś i ogłuszyć. Do samoobrony świetny. Ale ma Dokładnie. coś jeszcze fajnego. Nie wiem, czy pamiętacie, Unihertz wypuścił takiego TikToka z tyłu z ekranikiem i głównie z zegarkiem na tym ekraniku, tak. Który miał być funkcjonalny, tym się charakteryzował. W tej chwili najwyraźniej okazało się, że ten drugi ekran jest chyba za drogi, no to dali tam panel LED-owy i jest latarka. Specyfikacja techniczna właściwie jest bez zmian. Ja nawet zajrzałem, słuchaj, specjalnie na YouTube'a, żeby zobaczyć jednego pana, który pokazuje, jak ta latarka świeci. No świeci, jak latarka LED-owa po prostu, ale nie latarka, tylko takie no LED-owy panelik reflektorek świecący. Taki. Trochę świeci, drzewo 2 metry do przodu widać w lesie. Coś tam, no na biwak może być, na pewno na biwaku taka latarka się bardziej przyda niż dodatkowy ekranik. Co do cen, to ja bym nie szarżował, bo te dodatkowe ekraniki to pakowali to, co pewnie im po jakichś, byle jakich smartwatchach zostało. I miałem taki telefon w testach kiedyś tam innej marki i też z tym ekranikiem, on był bez sensu, bo ten ekranik nic nie robił poza tym, że był i świecił i pokazywał godzinę. Nic na nim nie dawało się zrobić, on nie pomagał przy robieniu selfiaków, także był Tak, taki a trochę... szkoda, bo kurczę, aż się prosi po prostu, no. Nie Aż był się dobrze prosi. Ograny, o. On był po prostu jako wypełniacz, natomiast nie wykorzystano potencjału, który takie coś daje. I według mnie ta latarka no, ma więcej sensu, bo latarka chociaż w pewnych scenariuszach, Przynajmniej szczególnie świeci. dla telefonu pancernego, może mieć jakiś tam sens, większy lub mniejszy, ale ma. Jeszcze jedna nowość, to właściwie dzisiejsza, to jest Intel P40. Nie interesujcie się tym smartfonem, od razu mówię. Natomiast wspominamy o nim dlatego, że wszystkie serwisy ogólnoświatowe się rozpisały, bo ma baterię 6000 mAh. No cudo. Wow. Jakie wow, no. Natomiast dla mnie najciekawszą rzeczą było to, że producent już nie podaje w ogóle pamięci RAM, to znaczy podaje pamięć RAM, podaje 4, 6 albo 7 giga pamięci RAM. Aha. Zgłupiałem trochę, bo telefonik jest biedniutki, w związku z tym zacząłem grzebać, o, gwiazdki są przy wartościach pamięci. A znalazło się wyjaśnienie, no bo podajemy razem z RAMem wirtualnym. Już nie rozdzielamy na RAM fizyczny i RAM wirtualny, tylko podajemy razem. De facto tam jest, zdaje się, 2, 3 i 4, albo jakoś tak, chyba 2, 3 i 4 tak giga. wychodzi, no bo jak 7, no to podejrzewam, że jest albo 3 giga RAMu wirtualnego, albo 4, no skoro tak nierówno wychodzi. Natomiast producent tego nigdzie nie podaje. Nigdzie nie podaje dokładnych wartości RAMu, ile tam jest tego fizycznego. Na Stąd szczęście, uważajcie, idą nowe czasy po prostu. Na szczęście tyle u nas nie ma. Natomiast to, co Jacek mówi, to podawanie tego RAMu wirtualnego jako całość, no niestety zaczyna być plagą, ale pamiętajcie, no, podawanie RAMu łącznie wirtualnego i prawdziwego to jest jak podawanie płacy brutto czy długości, przepraszam, siusiaka razem z kręgosłupem. No, mniej więcej. W Polsce od 13 marca będzie Vivo X90 Pro i to jest niezła informacja fajnie. dla tych, którzy mają grube portfele. O, Adaś tam ma takiego ślicznego. Ja go testuję, ale muszę go potestować jeszcze trochę dłużej, bo no, to nie jest telefon taki oczywisty, nie jest to telefon prosty w ocenie, wybaczcie. Ale U jest nas bardzo... wersja 12 256 giga. Jak widzicie, u Adasia czarna, wegańska. Tylko To czarna. Nie brzmi dobrze. Po angielsku brzmi lepiej. Skóra wegańska w kolorze Legendary Black. Szkoda, bo wiecie, w Chinach na przykład można ten telefon było kupić z tymi panelami, które tu widzicie, matowymi, w kolorze czerwonym. I to by wtedy fajnie się komponowało, bo tu jest taki metalowy paseczek. No wyglądałby zarąbiście ten telefon.
Ogromna U nas wyspa. 6 tysięcy bez złotówki, ale w promocji dostaniecie w przedsprzedaży ładowarkę bezprzewodową 50 watów i słuchawki TWS2 za ANC. Także... Nie, to nie jest, natomiast z tego, co dotąd mogę wam powiedzieć, no troszeczkę takie, no Wiesz jeszcze co, przeczytajcie polećmy twoją recenzję po prostu, Adaś ale ona, przepatrzy. spokojnie, Bo... poczekajcie, ona za jakieś 2-3 tygodnie, naprawdę, czekam na kolejne update'y w tym telefonie i wolę poczekać, porobić różne zdjęcia w różnych scenariuszach. Na razie okej, jest to świetny telefon, ale Ma swoje coś minusy. tam To nie nie pasuje. tylko ten, jest więcej flagowców mających minusy, ale o tym później. Natomiast wspomnijmy o jeszcze kolejnej premierze zapowiadanej na rynku polskim, mianowicie 22 marca Realme pokaże C55 w wersji 64 w normalnej wersji, natomiast chwalą się tym, że jak na tak tani telefon, to 256 giga RAM-u i 64 megapikselowy główny aparat to jest po prostu cudo. No zobaczymy, bo powiem wam ceny tak, zdaje się jeszcze nie no podają. zobaczymy. Cen nie podali, ja go mam, nie mogę wam pokazać, ale pudełko to wam pokazuję, no bo co po pudełku zobaczycie. Będzie recenzja w dniu polskiej premiery, no bo takie niestety mamy embargo od producenta nałożone. Zobaczycie, co ten telefon potrafi, o wszystkim wam opowiadam już w recenzji. Recenzja jest już właściwie gotowa. Czekam tylko na ceny, ale wiecie, no jakie by ceny nie były, ocena telefonu jest oceną telefonu. Wiadomo, że nie jest to sprzęt drogi. Ma kilka fajnych rzeczy, a kilka rzeczy jest tu tak totalnie bez sensu, ale nie wybiegajmy. Zobaczcie recenzję. Przypominam, 22 w samo południe. Daj nun, zapraszam na kanał. Wbijajcie koniecznie zobaczyć recenzję nowego Realme, który będzie oferowany, wydaje mi się, w miarę dobrej cenie, ale to parzyją mu widim, tak? Na razie znamy ceny z rynków zagranicznych. Mogę strzelać, ile będzie kosztował, ale obym nie przestrzelił. Ja celuję 1200 w tym lepszym wariancie. Zobaczymy, jakby coś, to pamiętajcie, kto pierwszy tam cenę wam powiedział. Natomiast 23 marca premiery zapowiada Huawei. Premiera będzie miała seria P60 i zegarek Watch Ultimate. Ja co prawda nie pokażę wam może tego, żadnego pudełka, ale może usłyszycie. Co, zegarek tyka? Nie wiem, czy było słychać. Co? Zegarek tyka? Nie, nie, to nie tykało. Takie były dźwięki różne dziwne pod tym. W każdym razie ja nie mogę nic powiedzieć zupełnie, bo zabiorą minerkę, w związku z tym nie będę nic mówił. A i przy premierze też jeszcze chyba nie wszystko będę mógł powiedzieć. O matko. Ale zobaczymy. Składak jeszcze ma być, czy składaka nie będzie? Nie wiem jak ze składakiem, wydaje mi się, że nie, ale to jest moja, to nie jest oparte na Nie, żadnej wiesz wiedzy, co, jeżeli chodzi o pytam składaka. dlaczego, bo widziałem zwiastun z Chin, zresztą pisałem o tym i tam Też jest widziałem. właśnie taki daszek wyobrażający składany smartfon i aż się prosi, żeby był. Też widziałem, ja bym na razie poprzestał na tym, że na pewno seria P i raczej na pewno Watch Ultimate, bo on jest zapowiadany już jak najbardziej, zresztą jedno i drugie jest zapowiedziane. Tak. Także myślę, że będzie nas czekać po prostu. No. Natomiast poza tym w Polsce w tym tygodniu, to jest chyba największa premiera mijającego tygodnia, zadebiutowały wreszcie Samsungi A34 i A54 5G. Z tym, Tak że jest. słuchaj, może ty mi wyjaśnisz, dlatego że jestem troszeczkę zdziwiony. Wydaje mi się, że w newsie Samsunga A34 miał być w wersji 6, 8, 128 i 256, tak? Czyli dwoma Aha. ramami, dwoma flashami. Natomiast 5G miał mieć jeden RAM, tylko 8 giga, flash 128 albo 256, bez tej 6-gigowej wersji. Ramotali. U nas ma być od 15 marca. Natomiast tak jak spojrzałem do sklepu, bo w sklepie Samsunga chyba w ogóle ich jeszcze nie ma. Są, ale Natomiast nie wszystkie. Są te niższe tiery. W elektromarketach są 628 i 828 A54. I ten A34 najtańszy, w najtańszym tierze kosztuje jakby 1899, a A54 w 828 kosztuje 2400 bez złotówki, tak?
Powiedz No mi, tak jak by będzie się z tymi zgadzało. pamięciami, czy ty wiesz? To znaczy tak, w New się namotali troszeczkę, o tyle, że w samym tekście było oczywiście wymienione nie wszystkie pamięci, po czym jak wchodziłeś dalej w No specyfikację, właśnie. to już były te pamięci. No Ja właśnie. w tej chwili zaglądam do sklepu i próbuję namierzyć ceny A54. Znaczy Dowiedz mówię, się. 2400 za 828, tego jestem pewien. Aha, a teraz mam powiadomienie o dostępności. Nie, no No super. właśnie, no właśnie, no właśnie. Dobra. Także mówię, w sklepie Samsunga jest coś dziwnego, w elektromarketach są te najniższe tiery jednego i drugiego, czyli A34 w 628 i A54 w 828. Tak jest, no jest coś namotane. W ogóle ta premiera była dziwna, bo owszem, te telefony mocno się przewijały w przeciekach. Była o nich mowa nie raz, nie dwa. Po czym jak przyszło co do czego, to ta premiera taka była taki odpykło. My je Przyszedł mamy w katalogu od 2 jasne. marca, jak zaglądałem. No. I w zasadzie no przyszło tak, kurczę, ni z gruchy, ni z pietruchy to wszystko. Same telefony, no jak to klasa A, no są dosyć fajne, tak? I tu nie ma Znaczy mnie nawet. się optyczna stabilizacja obrazu podoba. Ładowanie jest takie sobie. Samsung zapowiada, że niby bateria ma być lepsza, ale Samsung zawsze zapowiada, że bateria ma być lepsza, w Nie, związku z to z tym. baterią, wiesz, no, ja myślę, że będzie nie najgorzej, ale no to zobaczmy. No tak naprawdę co, no design, nareszcie Samsung ma spójny design i one wyglądają z daleka tak jak flagowce, czyli trzy Jak? guziki położone na płaskich pleckach i to mi się podoba. No wyświetlacze też są popitaśne, no bo AMOLEDy, no to AMOLEDy, to zawsze jest na plus, nie? Jak rozmawiamy o tych, o telefonach Samsunga i o ich bateriach, to zawsze mam ochotę sobie powiesić z tyłu taki plakat, który za molderem w Archiwum X wisiał. I want to be lit, z takim statkiem latającym, z tym z UFO. Za każdym No. razem, jak obiecują, że tym razem bateria będzie świetna. Tym razem bateria będzie To ja ci świetna. powiem tak, że już nie muszę obiecywać, bo w nowym S23 baterie są świetne. No, Ultra, jakbyś poużywał, to byś mógł coś powiedzieć na ten temat. Po prostu sztos. Ja się nie spodziewałem, kopara mi opadła i tyle. No Zresztą, to bardzo się cieszę. nawiasem mówiąc, ten Vivo też ma bardzo fajną baterię. X90 Pro też, powiem wam, że mnie zaskoczył. Tym bardziej, że tamta bateria wcale nie jest zbyt duża na papierze, broń Boże. No także no, coś może drgnęło z tymi bateriami, A słuchajcie. skoro Adaś wspomniał o serii S23, Galaxy S23, to ja tutaj naszykowałem księżyc z tyłu. Myśmy w zeszłym tygodniu chyba Ach. wspominali o tej dramie ze zdjęciami księżyca. W tym tygodniu Samsung wyjaśnił, że zdjęcia księżyca nie są oszukane. Że tak, no robi się taki blur straszny, takie niefajne zdjęcie, no ale sztuczna inteligencja później na podstawie wieluset zdjęć księżyca, którymi została nakarmiona, sama poprawia te zdjęcia księżyca. Ja wybrałem, bo w serwisach różnych spojrzałem i to jest mój ulubiony cytat. Tak więc zdjęcia księżyca z Samsunga technicznie nie są fałszywe. Są ulepszane przy użyciu sztucznej inteligencji. W rzeczywistości nie uzyskujesz ostatecznego obrazu z obiektywu i czujnika telefonu, ale bardziej w wyniku opracowania obrazu późniejszego przez sztuczną No. inteligencję, w domyśle, tak? Zarobista sprawa. No Tak ale jest oczywiście we wszystkich smartfonach. Ja wcześniej tylko ta się sama drama była śmieję. z Huawei. Dokładnie ta sama Ale drama no, była. no Ojej, tak. ludzie Znaczy, robią zdjęcia naleśników i też wychodził księżyc. tak, Panie tak, Boże, tak. no. Chodzi mi o inną rzecz. No. Chodzi mi o to, że oni w zasadzie nie zaprzeczyli, tylko potwierdzili No, to, co ale. wynalazł człowiek na Reddicie, tak? Czyli, że bierzesz zdjęcie czegokolwiek, byleby było jasne i świecące w ciemności, a No. Samsung ci z tego zrobi, podobnie jak wcześniej Huawei, zdjęcie księżyca. Powiem ci, że jest o tyle lepiej, że próbowałem oszukać naleśnikiem. Nie idzie. Zresztą Vivo też ma tryb księżycowy No bo i nie, też próbowałem Adaś. oszukiwać. Naleśnik Musi być musiałbyś księżyc. najpierw zrobić na ciemnym tle, a Tak, później to ale tak jak ten chłopak zrobiłem. wyświetlić sobie na ekranie na przykład komputera na czarnym tle Ale ze zgaszonym dokładnie to światłem. robiłem. Dokładnie to robiłem i mówię ci, że się nie da oszukać. Musi być zdjęcie księżyca. Możliwe, że żyroskop bierze w tym udział.
Po prostu, kiedy skierujesz w odpowiednią stronę Nie, telefon. wiesz co, żyroskop chyba nawet nie musi, to znaczy AI jest na tyle zaawansowane, żeby plamy dopasować mniej więcej i stwierdzić, czy ktoś tam nie wrzuca czegoś innego. Słuchajcie, czy ktoś w to wątpił? Czy smartfon jest w stanie zrobić takie zdjęcie księżyca? No, kochani, nie, po prostu nie. To jest wszystko działanie sztucznej inteligencji i nie wiem, Amerykę odkryli teraz. Ale oczywiście wiadomo, że każda okazja jest dobra, żeby pokopać Znaczy, Samsunga, bo to jest słuchajcie, to jest. zrobiona. Czekaj, nie, ja jeszcze nie zacząłem. Adaś, ja jeszcze nie zacząłem, ja zaraz zacznę kopać dopiero. Natomiast jeżeli chodzi o księżyc, tak jest w tej chwili wszędzie. Optyka aparatów tych, które są w smartfonach, nie pozwala na zrobienie rzeczywiście bardzo dobrego zdjęcia księżyca. W związku z tym tutaj się nie ma co dziwić. Ja się bardziej dziwię, że ludzie wyskakują za każdym razem z tym samym, Dokładnie. pomimo tego jakby, że wielokrotnie temat został opracowany. Nie, to nie są prawdziwe zdjęcia. Nie, prawdziwe zdjęcia Samsunga zrobione to jest to bez obróbki, z wyłączonym tym ulepszaniem, tak? No. Nawet to nie jest prawdziwe, dlatego że tam jest podbite, na przykład podbita jest ostrość i kontrast Tak troszeczkę, tak? wygląda prawdziwe zdjęcie księżyca, zrobione rzeczywiście aparatem bez AI. No, to macie porównanie. A teraz pokażę wam zdjęcie zrobione z AI-em. Wiadomo, że AI przetwarza te zdjęcia i kurczę, no nie ma się na co, nie ma się Znaczy, tu na co burzyć, no. przetwarza AI robi coś takiego, że wyobraźcie sobie, że jest tutaj pan artysta, a tu jestem ja. Ja biorę kawałek pędzla i robię kółko białe, tak? A pan artysta, nawet jeżeli w życiu nie widział księżyca, ale naoglądał się 150 różnych ujęć księżyca w różnych kolorach, w różnych Dokładnie. sytuacjach. To ten pan artysta bierze to moje białe kółko, które nawet nie jest dokładnym kółkiem, bierze je i na tej kanwie robi porządny księżyc, który może być nawet hiperrealistyczny. To robi sztuczna inteligencja, tak? Czyli te zdjęcia ze sztucznej inteligencji mogłyby być w ogóle takie jak z lustrzanek zrobione, gdyby się postarała. Ale nie wiedzieć, czemu producenci telefonów stwierdzają, że nie, może lepiej, żeby było trochę gorsze, żeby było. Czyli sami sobie jakby robią koło pióra. Robiąc wrażenie, jakby, że to jest prawdziwe zdjęcie. Nie, to nie jest prawdziwe zdjęcie po prostu. No, pytanie, czy to kogoś, takiego przeciętnego Wiesz użytkownika, co? to nie Najwyraźniej tak, dlatego że cieszy, że ludzie się tym zrobił fajne zdjęcie. emocjonowali przez długi czas. Stąd chodzi mi tylko o to, żeby mieć świadomość tego. Nadal można się bawić jakimkolwiek telefonem, jakiejkolwiek marki, bo za moment wejdą P60 i też wam będą mówiły, że robią zdjęcia księżyca cudowne. A sytuacja będzie prawdopodobnie Dokładnie to bardzo, samo. bardzo podobna jak w Samsungu. Nie będą, dlatego że nie ma tam odpowiedniej optyki. Natomiast ja chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie o tym, że jest problem z ostrością w Samsungu S23 i S23 Plus, i to chyba ty o tym pisałeś. Nie pisałem jeszcze o Że tym, ale w podstawkach i nie we wszystkich. w To jest. podstawkach są, to znaczy zgłosili na początku Niemcy, ale później się okazało, że i w Korei, i w Indiach wyskoczyło. Także najwyraźniej problem występuje dosyć porządnie. Problem występuje najczęściej przy robieniu płaskiej powierzchni. Występuje bananowy blur, taki w kształcie Najłatwiej to banana. widać, jak się zrobi na przykład zdjęcie jakiegoś wzoru na tkaninie, czy coś takiego. Ludzie robią trawniki, No. kwiatki, tekst na przykład, tak, kartkę z tekstem i na tym widać, No ja jeszcze że nie miałem w testach ani podstawki, ani plusa, więc się kompletnie nie wypowiadam, ale rzecz jak to podobno testa. Ultimate'a nie dotyczy, no bo to jest zupełnie inny aparat, tak? Tak, nie, Natomiast... Ultra na pewno tego problemu nie miała, natomiast no. Znaczy Ultra, tak. Natomiast Cóż, wydaje tutaj mi się. prawdopodobnie jest błąd sprzętowy, to znaczy albo walnięte są matryce, albo, co jest bardziej chyba prawdopodobne, soczewki po prostu. Mi się wydaje, Dlatego, że no... że bardziej w optyce, albo nawet może nie w samym elemencie, co na przykład w jego spasowaniu, czy coś takiego To możliwe, znaczy żeby ten kształt sugeruje, że gdzieś po prostu niecentrycznie są soczewki, bo tam jest kilka soczewek, jak wiecie, że są niecentrycznie zamocowane i gdzieś róg soczewki zawadza i uniemożliwia zrobienie ostrości, bo to tak nie to jest wygląda. brzeg żaden, to jest właściwie prawie na środku zdjęcia, mniej więcej w 2/3 wysokości robi się ten blur, z tego co się naoglądałem. Jeżeli macie taki telefon, to pstryknijcie, nie wiem, zdjęcie właśnie jakiegoś wzorzystego materiału czy klawiatury komputera i zobaczcie i dajcie znać w komentarzach, czy u was też to jest, bo ja powiem szczerze, z Polski takich sygnałów na razie nie widziałem.
Natomiast Samsung na pewno poprawił łączność z Rysikiem w Ultra i to jest bardzo, bardzo fajne, że to w tej chwili już sensownie bardzo działa. Natomiast obiecują również aktualizację oprogramowania foto dla całej serii w S23. Gdzieś tam uskarżali, ale to całej serii S w ogóle, uskarżali się wcześniej na zbyt wolne działanie migawki, zdaje się, na jakość kolorów w trybie nocnym i tak dalej. Także Samsung ma jakieś poprawki dla całej serii poza tym wydać. Dla tych zdjęć, znaczy jeżeli macie blur na zdjęciach, to obawiam się, że tutaj w grę wchodzi A wyłącznie poczekaj. wymiana. Ja bym po prostu Wyłącznie właśnie wymiana. leciał od razu do wymiany i nie ma to tamto, jeżeli faktycznie jest jakaś usterka techniczna. Będziecie mieli nowy telefon No jak i dla mnie. w tym kontekście, słuchaj, trochę mnie nie dziwi informacja, bo to jest rzeczywiście duży minus jakby dla PR-u marki na rynku, że coś takiego miało miejsce. Jakby wypłynęło i sporo ludzi się pod tym podpisuje. Natomiast doszły mnie słuchy również pewnie ciebie też, że prawdopodobnie S23, ty pisałeś, Nusa, że S23FE miałoby nie być. No tutaj Że to są chyba tak Samsung zdania to rewidował. podzielone, bo raz są przecieki, że będzie, raz są przecieki, że nie będzie. W sumie to nie wiadomo, trzeba poczekać, jeżeli miałby być to na jesieni i ja się zastanawiam, czy ten model w ogóle jeszcze ma sens, bo powiem szczerze, ja bym wywalił, ja bym przywrócił Galaxy A jakiegoś mocniejszego, siódemkę, ósemkę, wywalił FE i Zesek wywalił plusa, który jest kompletnie dla mnie bez sensu, bo to jest tylko powiększony ten podstawka. Tak, Zostawiłbym tak. podstawkę i ultra dla tych, którzy chcą mieć większy telefon z większym bajerem. Natomiast no po co tyle modeli? Tak trochę zalatuję chińskimi producentami, którzy mnożą byty zupełnie bez sensu i zupełnie niepotrzebnie, jak dajmy na to takie Realme. Ja bym jeszcze to uprościł. Poszedł w kierunku Apple'a, który gamę modelową ma od lat. Niewielką, poszerzyli ją po jakimś czasie, ale też nie rozbudowali nie wiadomo jak bardzo. Tylko taką trzymają w miarę przejrzystą, w miarę prostą i w tą stronę według mnie Samsung powinien iść, a teraz jakaś tam gdzieś tam w Indiach seria F, M-ki, a teraz mówimy o S-kach. No ten fanowski model Galaxy S to był taki z pogranicza, bo nie wiem, czy pamiętacie, były bardzo fajne, wysokie modele serii Galaxy A, ten taki chociażby z obracanym aparatem kiedyś próbowali. No to były fajne telefoniki, ciekawe. A ten fanowski, nie wiem, Wiesz co, mnie akurat nigdy nie niby w zna. założeniu miał być po prostu tańszą wersją flagowca, tak? Tam dochodziła oczywiście No nie. ideologia Tak. dotycząca tego, że a No nie. wskazówki fanów, a poprawki, a to ćmo tamto owo, a ewentualnie, nie wiem, jedna aktualizacja więcej. Ale tak naprawdę to miał być po prostu tańszy flagowiec z Ale nie wiem, nieco wiesz co, ja pogorszoną dla własnej specyfikacją higieny aparatu. psychicznej wolałbym żyć ze świadomością, że mam super dopasiony średniopółkowy telefon, a nie okrojonego flagowca. Nie? No Tak? wiesz co, zobaczymy, dlatego że my sobie rzeczywiście możemy w tej chwili gdybać, ja nie wiem, powiem szczerze, że nie mam zdania w tej kwestii, natomiast ciekaw jestem tak naprawdę, co marketing Samsunga postanowi i Zobaczymy. czy w rezultacie będzie, czy nie, dlatego że to dużo będzie mówiło o sytuacji na rynku po prostu i w przypadku producenta, i w przypadku zbytu, czyli w przypadku tego, czego konsumenci nadal O. potrzebują albo czego już nie potrzebują, tak? No właśnie, jak tak patrzę ostatnio na te premiery wszystkie, no, popatrzyłem sobie na targi MWC, to, no, to jest taki kryzys, że o ja pierdzielę, a w branży jest tak źle, że już, no, tak źle dawno nie było. Miejmy nadzieję, że najgorzej nie będzie, że będzie można oczekiwać na nowe premiery. Natomiast jeszcze o jednej rzeczy chciałem wspomnieć, zanim nam się czas skończy, bo Szybciutko. wydaje mi się, że to jest na rynku mobilnym i w ogóle w naszym życiu zmiana dosyć istotna, mianowicie zmiana dotycząca statusu aplikacji mObywatel, A która w tak. tej chwili ma być honorowana właściwie niemal na równi z dowodem osobistym, jeszcze nie do końca na równi, dlatego że zostanie tutaj kwestia przekraczania granicy czy wyrabiania nowego dokumentu na przykład. Natomiast ma być już honorowana, z tym, że nie już, ma być niedługo honorowana w aplikacjach bankowych od września bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. No tu właśnie jest, zdania są takie, ja bym w to się Znaczy, nie trzymał, bankowcy że proszą, żeby bank jeszcze ma ją poczekać, nabyć. tak? Tak.
Bankowcy proszą, żeby jeszcze poczekać. Zapowiedź jest na wrzesień, natomiast to się może troszeczkę przesunąć, bardzo możliwe, że na początek przyszłego roku nawet, jeżeli się okaże, że oni po prostu dopasują wszystko w swoich ustawieniach, aplikacjach, w jakby porozumieniach pomiędzy różnymi własnymi jakby interfejsami. Jest to fajne dla tych, którzy lubią mieć rzeczywiście dowód nie w plastiku, tylko w aparacie, w smartfonie, że do tego tam będzie można jeszcze dodatkowe rzeczy podokładać, bo do tej aplikacji poza samym dowodem można na przykład dokładać karty miejskie, tak? Czy jak ja mam kartę łodzianina na przykład, prawo to jazdy, można wrzucić. Karty członkowskie, klubu seniora, klubów sportowych albo różnych innych. Dużą rodzinę chyba też można, nie wiem, bo nie, nie wiem, bo właśnie tego nie zwróciłem uwagi, ja bym był akurat zainteresowany. Ale chyba mają być na przykład dostępne usługi e-urzędu skarbowego, płacenie online za usługi administracyjne, wydanie dokumentów, wniosków, uiszczenie opłat skarbowych. To by była naprawdę dobra zmiana, a docelowo nawet podobno paszport ma być tam, także... Docelowo tak, ale to by jeszcze... Byłoby super, bo wreszcie byśmy nie musieli tego wozić, a już paszport to już jest w ogóle udręka, bo to jest no przecież książka. Ja wiem, że kiedyś dowód osobisty też wyglądał jak książka, no ale litości, no litości. Już ten się obywatel... przyzwyczaił, że dowód się mieści w portfelu jako karta, tak? A paszport nadal książka. Gdzie ja mam sobie wsadzić, jak dziś lecę? Powiedziałbym wam żarcik, Jacek go zna, ale to nie teraz. Nie jest to miejsce, no to ale jest dobry. Powiadomienia o zwrocie podatku na przykład raz w roku mogą przychodzić. O dofinansowaniu z gminy, o decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola. Terminie ważności dokumentów poinformuje, jak się kończy. No jak to dowód w zasadzie osobisty czy paszport. Robi, bo o dowód informuje o na przykład przeglądzie samochodu, jak masz wbity, też dostajesz powiadomienie, także w pewnym stopniu to już działa. Ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, będą zainteresowani tym, że będzie zintegrowana ta aplikacja z centralną ewidencją i informacją o działalności gospodarczej, CIDG, tak? Z Krajowym Rejestrem Sądowym, KRS-em, Rejestrem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Rejestrem Komorników i Notariuszy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mówię, zapowiadają na 1 września rzeczywiście honorowanie przez banki, ale poczekajmy z tymi achami, ochami. Właśnie, no to, poczekajmy, banki bo wiemy jak jest i pamiętajmy, że... Ale to jest jedna z nielicznych rzeczy, która naprawdę udała się w tym kraju. Do tej pory aplikacja miała 9,5 miliona pobrań. Nie wiem, ile ludzi korzysta. Natomiast dla mnie informacją jakby bardzo pozytywną w tym wszystkim jest to, że kod źródłowy aplikacji mObywatel ma być udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej. Ja rozumiem, że w momencie, kiedy ona będzie aktualizowana, to jednocześnie ten kod będzie aktualizowany i będzie dostępny publicznie. Jest to poniekąd nadal jedna z gwarancji tego, że no, w tej aplikacji nikt nam nie będzie chciał zrobić krzywdy, tak? To, że ten kod źródłowy będzie udostępniony. Ja akurat nie wypowiadam się, czy to jest pozytywna zmiana, czy nie pozytywna zmiana. Wiem, że bardzo ludzi sobie chwali, wiem, że jest grupa ludzi, którzy tak sobie średnio chwalą posiadanie dokumentów. Ja mogę tylko wspomnieć tyle, że do tej pory ta aplikacja nie zaliczyła żadnej poważnej wpadki. Tam nie było żadnego poważnego wycieku danych, nie działo się nic złego. Przynajmniej nic nie wiadomo publicznie na ten temat. I oby tak zostało, to są moje życzenia dla aplikacji i dla wszystkich, którzy będą jej używali, bo ona rzeczywiście może być bardzo wygodna. Jest żeby wygodna tak zostało. I jak wiadomo, że jak ktoś cierpi na teorie spiskowe, no to trudno, nic na to nie poradzimy, ale dla większości ludzi jest po prostu pierun wygodna i tyle. I będzie jeszcze wygodniejsza, bo wreszcie nie będę musiał tego cholernego plastiku nawet do banku zabierać, co mnie niezmiernie irytowało. Ja jestem chory, jak muszę iść do okienka. Po prostu, Jezu, aż mnie trzęsie. A to jest wybawienie. Jedna drobna rzecz na koniec, która mi wpadła w tym tygodniu w oko, a być może ktoś będzie zainteresowany, chociaż u nas miłośników BlackBerry jest stosunkowo mało w Polsce. Film będzie. Pojawił się zwiastun filmu o powstawaniu firmy BlackBerry. Nie jest to zapowiedź raczej wznowienia marki, wznowienia smartfonu, chociaż kto wie, powiem szczerze. Ja oglądałem ten zwiastun i tak średnio mi się podobał. Z tego, co widziałem, to dużo z Office'a na przykład, sposób pracy kamery, jakiś taki paradokumentalny sznyt, jakieś takie filtry kolorowe dziwne.
Tak średnio mi się podobał ten zwiastun. Zobaczymy. No. Boję się jednego, żeby to nie miało dłużyzn. Bo pamiętam, że któryś, bo było kilka oczywiście film, któryś film o Apple i o Jobsie miał takie dłużyzny, że ja siedziałem i tylko tak co chwilę. Nie, to wygląda trochę dla mnie jak realizacja kabaretowa. Obejrzyjcie sobie tak naprawdę ten Jest zwiastun i świetny zobaczcie, to nie wszystko. wygląda na poważny film fabularny, ale może się mylę. Możliwe, że się mylę i możliwe, że będę musiał odszczekiwać. W każdym razie zdaje mi się, że tak mniej więcej w tym filmie z 15 do 20% prawdy się pojawi, a reszta będzie bazowała na sentymencie. Tak, i tak jak mówię, boję się, że film wyjdzie nudny. Tak, nie wiem, takie mam się czucie. No W dobra. każdym razie, jeżeli jesteście zainteresowani, warto zobaczyć zwiastun. Chyba musimy kończyć, bo czas nam mija, a ludzie już prawie śpią. Także, moi kochani, dobranoc w ten piąteczek. Śpijcie słodko, bo weekend nadchodzi. Wyśpijcie się przed weekendem, bo na pewno warto. Słoneczko piękne, także życzymy Wam pogody, życzymy Wam zdrówka i do zobaczenia za. Miłego weekendu, słuchajcie, a jeżeli chcecie robić takie fajne zdjęcia księżyca, to naprawdę 1700 zł za super zooma. To za nowego oczywiście. I No. 2000 za aparat, 2000 i całkiem niezły kompakt. 2000 za telefon i możecie robić takie zdjęcia, tylko trzeba nosić landarę ze sobą. No. No właśnie, to Wszystkiego jest to. dobrego, cześć.